Rok 2021 za nami. Czas go krótko podsumować. To nie był łatwy rok. Dalej mieliśmy do czynienia z pandemią, narastało napięcie geopolityczne. Nasz bank dobrze poradził sobie z wyzwaniami tego zeszłego roku. Urośliśmy. Zanotowaliśmy solidne dwucyfrowe wzrosty wolumenów kredytowych zarówno w segmencie klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Osiągnęliśmy najwyższy historycznie poziom przychodów 4,8 miliarda złotych. Pozyskaliśmy rekordową liczbę klientów, którzy otworzyli w naszym banku konta osobiste i udzieliliśmy rekordowej liczby kredytów hipotecznych. Poziomy te wyższe były istotnie niż przed rozpoczęciem pandemii. Koncentrowaliśmy się nad tym, co jest dla nas fundamentalnie ważne, czego efektem jest blisko czterokrotny wzrost zrównoważonego finansowania do poziomu zbliżonego do 4 miliardów złotych w zeszłym roku. Kontynuowaliśmy naszą transformację cyfrową. W zeszłym roku dwucyfrowo przyrosła liczba klientów, którzy korzystają aktywnie z naszego ekosystemu Go, w szczególności z rozwiązania Go Mobile. Rozwój i transformacja banku zostały docenione również zewnętrznie. W zeszłym roku otrzymaliśmy prestiżową nagrodę miesięcznika The Banker Bank of the Year. Jednym z najpoważniejszych wyzwań, z którym mierzył się nasz bank, jak i duża część polskiego sektora bankowego, była kwestia portfeli kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Utworzyliśmy bardzo znaczące rezerwy na ryzyko związane z tym portfelem. Ponieśliśmy też istotne koszty obsługi prawnej. Mimo to zrealizowaliśmy zysk, który, gdyby nie obciążenia związane z frankami, przekroczyłby poziom 1,2 mld złotych. Ważnym dla banku wydarzeniem będzie oczekiwane zatwierdzenie naszej nowej strategii na lata 2022-2025, co mam nadzieję wydarzy się jeszcze w marcu. Ta strategia poprowadzi nas przez ten okres w dalszym ciągu po ścieżce wzrostu, digitalizacji, poprawy jakości, usprawniania procesów wewnętrznych, ale również z ogromnym naciskiem na zrównoważone finansowanie i bycie porządnym bankiem na polskim rynku. Od 1 stycznia tego roku około 1300 moich koleżanek i kolegów pracuje w strukturze Agile at Scale. To duża skala, duża zmiana, duża transformacja banku. Jestem absolutnie przekonany, że przełoży się to na podwyższenie jakości i szybkości tego, co robimy. Żyjemy w ciekawych, złożonych czasach, w których przewidywanie przyszłości jest niezwykle trudne. To, co się liczy najbardziej, to umiejętność szybkiego, zwinnego, elastycznego reagowania na zmieniające się otoczenie. Przed nami ciekawy rok, rok niewolny od wyzwań, pandemia, napięcia geopolityczne, w dalszym ciągu kredyty frankowe, ale pewien jestem, że nasz bank dzięki wspaniałym ludziom, którzy u nas pracują, pójdzie dalej mocno do przodu, będzie się rozwijał, a nasi klienci będą zadowoleni ze współpracy z BNP Paribas Bank Polska. Dziękuję.